Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Orląt Lwowskich w Skaryszewie będzie areną zmagań w dwóch turniejach koszykówki w odmianie 3x3. W niedzielę dwa turnieje. Jeden organizowany dla profesjonalistów, Hydro Energy Basket Cup Skaryszew 2021 w wersji 3x3 i nasz turniej gminny, gdzie reprezentacje naszych szkół będą również walczyły o swoje trofea, czyli School Basket Cup Skaryszew 2021. W turnieju szkolnym zagra 6 reprezentacji z 6 placówek. Na uczestników zmagań czekają atrakcyjne nagrody. Młodzież tutaj się przygotowuje w tej chwili. Ostro trenuje, bo też jest i o co, bo nagroda dla najlepszej szkoły na wyposażenie na sprzęt to 1500 zł, potem 1500 w zależności od miejsca. Natomiast jeśli chodzi o turniej profesjonalny, to w ramach tego cyklu Hydro Energy Track funduje oczywiście główną nagrodę dla zawodników 1500 również złotych. Także jest o co walczyć. Władze Skaryszewa chcą promować aktywny tryb życia. Po to, żeby pokazać tak naprawdę młodzieży, ale też i mieszkańcom miasta i gminy Skaryszew, że po pandemii wracamy do życia, a żeby wrócić do tego życia, to trzeba sport uprawiać nie tylko aktywnie, ale można też i hobbystycznie. Można sobie zagrać właśnie w koszykówkę w wydaniu takim podwórkowym, osiedlowym i do tego oczywiście jak najbardziej zachęcamy. W trakcie turnieju nie zabraknie licznych atrakcji. Pokazy slam dunków, turniej profesjonalistów, turniej dzieci, no i taki tutaj jeszcze mecz, miksujemy trochę władze gmina Skaryszew z władzami Hydro Tracka Radom, zmierzymy się z nauczycielami z gminy, także będzie na pewno wesoło, będą atrakcje dla dzieci, boiska, takie do mini koszykówki, różnego rodzaju dmuchańce, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Turniej w Skaryszewie zaczyna cykl zmagań. Zaczynamy w Skaryszewie 6 czerwca w najbliższą niedzielę. Od razu wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie. Kolejnym turniejem będą Białobrzegi 13 czerwca i 27 czerwca GUST. Natomiast wielki finał planujemy w ostatni weekend wakacji. Po 3 najlepsze drużyny z turniejów gminnych, czyli tych dzieci klas 7, 8 z każdej gminy, zmierzą się tutaj z radomskimi szkołami. Myślę, że to będzie bardzo fajna impreza, poznanie się tak po sąsiedzku tak naprawdę. I znakomite przeżycie dla tych dzieci. Popularność koszykówki w wersji 3x3 rośnie. W ostatnim czasie reprezentacja Polski w tej odmianie tego sportu wywalczyła awans do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Tokio. Jest to mega sukces. Ja tylko chciałbym tutaj wszystkim podkreślić, że na Olimpiadzie wystartuje tylko 8 reprezentacji z całego świata i tak naprawdę zostało jedno wolne miejsce, a nie ma jeszcze Amerykanów. Będą walczyli w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym, także jest to olbrzymi sukces, cieszymy się bardzo, bo to będzie taki naprawdę dla koszykówki to będzie to wielkie wydarzenie. My dokładamy swoje turniejami w gminach dookoła Radomia i tym finałem radomskim. Na pewno będzie fajna zabawa. Początek zmagań w Skaryszewie w niedzielę 6 czerwca o godzinie 11.